Czekaj. Co? Ja jej nawet próbowałem powiedzieć, słuchaj, masz tą siatkę, która jest pościelna, tak? Tu jest ekomuzeum wokół Trójgarku, gdzie jest mapa, szlak tutaj jeden, grzbietowy, drugi grzbietowy. No i oczywiście jakby się coś stało, pomoc góra 601, 100, 300 albo 985. Można ściągnąć aplikację, ratunek, wspierać tym GOK, także PiS tutaj jest też w ścieżkach szlakowych, to coś pięknego jest pokazane, bo ja tu zdjęcie kamca tutaj na tym, także jesteśmy, jestem zadowolony, bo ja nie biegnie, nie mam praca, jestem od rana, bo nie miałem czasu praktycznie ani się spakować, ani nic, jestem bez wody, bez jedzenia, także weszłem w górze, jestem bardzo zadowolony. No i oczywiście jest ze mną ukochana kobieta, mój przyjaciel, wspaniały piesek. Rico! Rich!
Ale dzisiaj mało turystów było, nie? Ale co, niż Chełmiec? Ale słuchajcie, są takie kawiarki, że podobno z dwóch ziaren jak kawę robią. Nie. Ale takie, wiesz, drogie. Nie wiem, dzieci. Nie wiem, jaką byś kawę musiał kupić, z jaką zawartością kofeiny. Ciężka była, miała pracę u takiej starszej pani zamożnej, która miała taką kawiarkę i mówi, z jednego z dwóch ziarenek. Ja też nie wierzyłem. Bo ja w to też nie wierzę. No bo słuchaj, z tego nawet kawy nie zrobisz. To jakąś wodę zrobisz. Nurę po prostu. Dużo lepiej sobie, nie wiem. Lepiej sobie, nie wiem, w palca się uderzyć od nogi, co mi się szybciej obudzisz, niż po takiej kawie. Bo samo z takiego skalego, tak samo się szybciej obudzisz. To fajnie, cieszysz się, że jesteś, weszłaś? No, pierwszy raz nie. Pierwszy raz? W ogóle pierwszy raz w życiu. Naprawdę? Bo ty jestem już ze 30 lat. Nie rób mi ślamy. Nie robię, ale wie, ważne, że weszłaś. To nie jest ślamy. To jest ja duma. Ja na śnieżkę wszedłem, mając 42 lata. Ja też byłem 30 razy, tylko lat. Bo ja jeszcze ekipy nie znałem, nie wiem co. Mówię, ja nawet nie wierzyłem, że mogę z kimś w ogóle chodzić, wiesz. Z normalnym z kimś się spotkać i pójść. Zobacz, Prawek, a że ci takiego psikusa zrobił. Psikusa, ja jestem bardzo... Zadowolony. Jestem szczęśliwym za takiego psikusa, co nie? Jestem szczęśliwym człowiekiem, że mam przyjaciół, wspólne pasje, mam ukochaną kobietę, ukochanego pieska. Trzymaj go, Przemek, tak topo. I problemy ciebie nie interesują. Przemek, i problemy ciebie nie interesują. Jestem bardzo zadowolonym, szczęśliwym człowiekiem. Trzymaj ręce. Rękawiczki. Mi też dłoń jest. A nie masz rękawiczki? Pierwszy raz i zimą, i piekło. Te dawne, to były jednak... Jestem dumny z ciebie. Te sztuczne niby tam, wiesz, niby to... Tak jak ty ze mnie nie masz inne świerady. Masz, to masz też inną tankę. Też pierwszy raz i zimą. No. No to... Straciłeś ciepło wszędzie, tak? Ja się na herbatki chcesz? Zaraz się napiję. Coś herbatę? Ja mam herbatę z psem. Macie w termosie herbatę? Ale możesz dać spróbować, jak masz jakąś taką fajną. Tak z prądu. Normalnie. No, zawsze robiłeś do sobą. Zawsze robiłeś dobrą herbatę z różnymi wynalazkami. Ja robię dobrą herbatę. Czuć im wilek i tak dalej. Fajnie, to nie się. Po wykąpaniu to koniecznie ten wyczyn. Czyli tak, schodzimy też znowu żółtym? Czy idziemy tylko rowerowym? Nie, żółtym normalnie idziemy. Maćku. Ja wziąłem bułki, bo liczyłem, że będzie jakieś ognisko. To będzie skaleniało, będziesz bułkę jadł. Zmarażone. Nie no, wiadomo, że nie, ale no. Ale zjem. Tam wiesz, no tak, na wejście na Chętym wystarczą same owoce. To nie jest jakaś wyprawa. Proszę, nie mów o jedzeniu. 3 godziny wystarczy. Ja się dziwię, że ja bez picia, bo ja nawet wody nie wypiłem rano, ani ja muszę zawsze wziąć tego. Czy tam nawet leki wziąć, jeszcze nie brałem, nie? Ale powiem wam. Owoce są dobre, ale cytrusy wychładzają organizm. Wiem tylko tyle, że ogórek kiszony ma więcej witaminy C niż cytryna. Dlatego mój ojciec praktycznie żyje. I w latach 60. jak był, to był pierwszy KC, to nie chciał kupować cytryny. Tam. Stwierdził, że... Słusznie twierdzi, nie rację, co nie? Że ogórek kiszony i kiszonki mają więcej witaminy C niż cytryna. Ale pyszna herbata. Czy ogórkiem kiszonym mogę herbatę sobie porobić? Albo zrobić ciasto cytrynowe z ogórka kiszonego albo z kapusty. Co nie?
lubię kiszonki, to są fajne. Zdrowe są kiszonki. Też są smaczne, jak doprawisz dowolnie jak na herbatkę. To to wszystko się tymi przyprawami przyszedł. Nie? Nie, skąd ty robisz takie dobre herbatki? Ja jakoś gdzieś tam coś tam dodam miodu czy, i nie wychodzi tak jak powinien. Ja po prostu dodaję do takiego, dodałem 3 torebki mieszanki. Znaczy 3 torebki jakieś tam mieszanki herbaciane. Nie jedną czy dwie, tylko różne, trzy. Różne rodzaje herbat. Ja akurat kiszonki robię dobre. No, o ile są długo robione, to są dobre. Słucham? Bo takie szybkie to nie są. Wiesz co, ale te szybkie też są fajne, bo one są chrupkie. One mają inny smak, ale są chrupkie, co nie? One są podkiszane. A to mało sołów, tak wygląda. Jak robiłem z kapusty czerwonej, to mi ta kapusta czerwona zrobiła się blada po prostu, co nie? Cały barwnik poszedł, ale się chrupało, to on niemiłosiernie. Chrup, co się... A we Wrocławiu jest jakaś knajpa, że tam się kiszą to. Same kiszone rzeczy są. Owoce, warzywa. Ja bym chciał jeszcze śledzia z kiszonego i mięsa. Daj go na ławeczkę, nie będzie mu zimno. Nie, spokojnie, on to się poradzi. Chciałbym jeszcze śledzia kiszonego spróbować, bo wiem, że jest, ale jest bardzo drugiego razu mięso kiszone. A jajka kiszone? Wiesz, to też bez powodu, tylko się obawiam z smrodu. Jaj kiszone. Bo jajka zabierają siarczane. No. Są obrzydliwe po prostu zapachy dla człowieka. Tak, malutki. Bryniu, dzielna psinka. Spiszę sobie ziemniaki i zobaczę, co to wyszło. A wiesz, coś śmiesznego, jak dzisiaj rano wąchałem tą całą zalewę, to pachniało, jakbyś ziemniaki zmieszał z kefirem. Ta zalewa tak pachniała, jak ziemniaki plus kefir. Albo ziemniaki plus jogurt. Taka pozycja. W nocy spokojnie spać na tych stołach. Właśnie myśleliśmy. Ale czy będzie miejsce na miłość? Na stole na pewno. Można by było, wiesz, tylko jak trochę cieplej będzie. Tak. Wiadomo, że nie teraz. Słuchaj, tu jest tak jak Maciej mówił. Na dole jest u nas dycha, a tu będzie pięć. Ale jest zimno. No stoisz. Ale co będzie 5? 5 stopni jest. Nie, no już parę stopni wiadomo jest. Na minusie? Tak, będzie. Znaczy nie, że wiesz, na minusie, tylko że bo i na minusie wiadomo jest. Tylko że tu jest bardziej odczuwalne, tak jesteś wyżej. Jesteś wyżej. Jeszcze diabło chodzi. Tak, jeszcze tam jak i wiaterek czy tego. Ale na pewno by było przyjemnie kiedyś to spróbować. No ja takie rzeczy tak widzę gdzieś tam. Jak będzie majówka, ciepło. Tak. Jak najbardziej. No. Wziąć pleca? O właśnie, mówiłeś Maciejowi. O jaskini? O jaskini, żeby pojechać. Do jakiej? Do Czech. No jest wycieczka z Omnibusa, wiesz, organizowana do... Tam łącznie ze wszystkimi z biletami 250 zł, nie? Na jeden dzień, ale masz tam jaskinie, przepływy jakieś kajakami, raczej tymi... tam wiesz... Nie kajakami, tylko łódką. No łódką, nie? 29 kwiecień. Kwiecień. Na majówkę. No. No, na majówkę akurat, nie? Tak, na majówkę. Także można, wiesz, wiadomo, możesz sobie piwo wziąć, możesz to, nie musisz tam na paliwo gdzieś tam tracić, bo płacisz wszystko. Możesz... Masz ubezpieczenie. Po prostu ktoś nikt cię... ci nie interesuje, tak? Ktoś cię wiezie. Ktoś cię wreszcie wozi. Tak, i masz to na wszystko w nosie, tak? A jeżeli masz to na zakresie, tak? Tak. No tak, ale tam później będzie. Tam coś tam będzie, tak. Będzie tak. Czas, że tam możesz sobie będzie już nic zjeść tam. Bo no wiadomo, bez jedzenia to wiesz. Knajpka czy coś z jakimiś regionami. No to jest coś takiego też innego, nie? Żeby tak zobaczyć. Czy 4 są? 3 stóry. Nie no, 3 to jest już w zupełności. No obie, słuchaj, no. Zjesz ale musisz policzyć jeszcze bilety, bo tam masz bilety. Słuchaj, no to słuchaj, ma 165 zł. Bez tam... Plus kolejna stówa na jakieś bilety i... Tam jakaś kolej tak? Będzie... To już masz tej pustówy. Plus weźmy jakieś 5-6 dych na obiad z kuflem piwa. No. To może się zmieścić o... 300 to jest maksymalnie. To już jest... 300, może 330. Zależy w czym gustujesz też i co masz. No. Do 350 to tak... Ale wiadomo, jakąś kanapkę czy co trzeba też od siebie wziąć. No. Tak, tak, no. Szkoda, że tak na... to powinno być otwarte pewnie. No. Kurwa, już tak oszczędzają. Po co to remontowali, jak nie chodzi na górę, nie możesz się ogrzać. Słuchaj, no bo nie ma tylu ludzi.
W zimę idą mnie garstki. Może już na palcach policzyć. No. Ale, to, ale, latem, ale od wiosny do jesieni masz tłumy ludzi. Głównie w weekend. Przede wszystkim. Ale w, na przykład w niedzielę jakby kogoś zatrudnili, to tu też ludzie by przychodzili. Zimą? W okresie letnim tak. Ale my przyszliśmy. Ale my przyszliśmy. No dobra, a widzisz tu jakichś innych ludzi prócz nas. Tak, ale było, tu biegli, tak? Tu było. Dobra, biegli i się zawinęli. Tak, ale zamiast wejść, popatrzeć, zrobić zdjęcie, to my sobie szli dla samego posiedzenia do knajpy. Nawet z toaletu. Ale oni tu biegają dwa razy w tygodniu. Tak, ale to chodziło bez biegania. Maćku, ale chodziłoby więcej osób, jakby widzieli, że to jest otwarte. Tak. To jest to otwarte, ale w okresie letnim, od wiosny do jesieni. Później i sobie tak nie przysieka, nie? My nawet pojechaliśmy latem i nawet nie wiedziałem, że tam jest otwarte. A co tam jest otwarte? No otwarte masz pamiątki i tego sklepy. W lecie sklep masz. Bo to jest opłacalne. Koło tej wiatry, co się rozbieramy, to tam jest sklep. A, no, to ja też nie widziałem, dopóki my żeśmy z Maciejem nie pojechali sobie, nie? Wieża jest szczynna w okresie letnim, no bo są ludzie, tak? Bo to wtedy można na siebie zarobić. Przecież ten człowiek, który tam siedzi, on też tego darmo nie robi. Tak, ale więcej osób by też zaczęło przychodzić, tak? Ale jest coś takiego jak produktywność jeszcze. Nie możesz trzymać człowieka, który by ci nic nie robił, a masz mu płacić. Za nic. Tak, ale masz kasjera w Żabce i czy stoi, czy gra na telefonie, ma płacone. No dobra, ale tak, tutaj Żabki nie ma. Tak, ale jest knajpa. Panie Przemku, nie rozumiemy się. No, Buda musi na siebie zarobić. Każdego tygodnia. Ale więcej by też zarabiała. Tak. Jak ludzie by wiedzieli, że to jest otwarte, oni by przyszli w większej ilości. Słuchaj, nie byłoby 10 osób, tylko już by przyszło 17, później by przyszło już 30. Byłoby, chodź kochani, idziemy na kamerę. Dziękuję, na kamerę to by zrobić. Nawet. I tyle, a jak ktoś wie, że jest zamknięty, to nie przyjdzie. A pójdę z Mars, najpierdolę. No. A tym bardziej, że masz okazję też się zamknąć. Zmienimy toaletę, może jakiś, o, jakieś, mogłoby się jakieś dwie maszyny też przydać. Albo Przemek, to, Ryszkowi już jest zimno. Maszyn do grania. Tak? No. Ryszkowi już jest zimno, się szczęśliwie. Ale ten kombinat ci pewnie spokojnie, przecież tyle drewna jest dookoła. A co chciałem powiedzieć? A... To daj go na ten. Widziałeś, macie te tutaj takie słupy po drutach, po czasy? Tutaj? No, dookoła. Zaraz będziemy. Ja pamiętam, jak wtedy drutki... Może go dam ty, co? Nie, nie dawaj, bo to się będzie bał. Tak, liczba, znaczy tutaj dalej jest... Wojskowa wieża? Nie, stacja RTV. Kiedyś zakupowanie było to pilnowane. Nie coś ważnego. Ja pamiętam, nie, no widzisz jaka trasa. Strategicznie. Ważne to jest to, jaka jest trasa. Przecież my cię tu nie zostawimy. Zobacz to na przykład, jak to chodziło do jakiejś inwazji, czy jakichś tam innych rzeczy, to w pierwszej rzeczy to zajmowano najważniejsze punkty, w tym lotniska, rozgłosy telewizyjne, żeby odciąć. No bo w pierwszej kolejności, jakbyś zrobił transmis, przerywamy program odchodzi do inwazji wojsk X na państwo X, bo to ludzie są już poinformowani, tak? Tak, albo zdobyliśmy bałki. Więc cała niespodzianka tak naprawdę już jest niespodzianką. Ale pędzi on ma drugą kurteczkę. On ma w ogóle futro syberyjskie, tak on ma normalne futro. To nie jest tak jak Jord, że trzeba go ostrzyżać, tylko może na normalnie na Jakucję jechać. Tylko wiesz, wtedy to ewentualnie by się dało... widziałem za 6 zł nawet te... takie buciki, nie? A, tak, buciki. No, normalne syberyjskie, wiesz, futro. No i też jest dobrze odżywiony. Słuchaj, jak ja wiesz, na początku jak tego, no to mu dawałem, wiesz, ciastko normalnie jadł, czy tam. Normalnie ze mną. Chlopki wcinać. Wiesz, ja. Ciasteczko po podwórku. Już idziemy, Lisiu, już. A pies nie lubią ciasteczka, czekoladki, choć nie wolno. No nie wolno. Jemu w ogóle nie wolno takich rzeczy. Bo on ma początki takie z serduszkiem, wiesz? I tak zaczął troszkę inaczej jeść, jak żeśmy się dowiedzieli. Ja już przestałem z nim biegać, bo tak to biegałem z nim w spodenkach. Wziąłeś ten muminki i zobacz, ktoś bukę narysował tutaj na sporze. No. Jakieś zdjęcie w koszulkach tu?
Ja się nie rozbieram. Ja się też już nie rozbieram, bo mi już nie jest zimno. Ja już jestem wychłodzony. No. Teraz się muszę rozgrzać, muszę zawalić do wody, to muszę się wchodzić. Ja myślę, że nawet do tej wody nie chcę tam chodzić. Zaraz się rozgrzemy. Ale to rozgrzemy, jak będziemy schodzić. Pomarańcze pojedzone, z czego jeden był wyjątkowo dobry, reszta do reklamacji. Poczekajcie momencik.